Dzisiaj z kamerą zagościmy w jednym z gospodarstw w miejscowości Krągi w województwie zachodniopomorskim. Rancho państwa Szewczyk kryje mnóstwo atrakcji, a dzisiaj skupimy się na pasji tutejszego gospodarza, jaką jest ziołolecznictwo. Swoje zamiłowanie do świata roślin, jak również wyjątkową wrodzoną pracowitość, Roman wykorzystał do stworzenia gospodarstwa agroturystycznego. Wraz ze swoją małżonką Agnieszką zasiedlili tereny niedaleko miejscowości Borne-Sulinowo i tak powstała agroturystyka Bobrowa Dolina, która słynie w okolicy z przyrządzanych lokalnie produktów ziołowych i przetworów spożywczych. Przygotowywanie mikstur i ekstraktów i zdrowotnych nalewek nasz gospodarz wkłada zawsze mnóstwo serca, a proces tworzenia większości ze swoich produktów zaczyna się zazwyczaj na pobliskich łąkach. Wiedza z zakresu ziołolecznictwa to tylko jedna z wielu pasji gospodarza i jak tylko jest to możliwe, to dzieli się nią z innymi. No, nie oddaliśmy się daleko. Faktycznie, jedynie 100 metrów od domu, całe Eldorado obfitości. Czy szukamy dzisiaj jakiejś konkretnej rośliny, zioła, chwastu? No na dzisiaj to mamy takie bojowe zadanie. Zaczniemy od takiego super zioła o nazwie potocznej cykuta. Cykuta. Cykuta, szalej jadowity. No to w większości ludzi znane, bo chyba Sokratesa tym poczęstowali, ale z najnowszych badań wiadomo, że w czasach Sokratesa cykuty jeszcze nie znano, więc prawdopodobnie Sokratesa poczętowano szczwołem plamistym. No jest okay. Na tym samym poziomie toksyczności. To są ziółka o podobnym działaniu. Także no to są jedne z najbardziej tak nazywanym toksycznymi ziołami, z toksycznych ziół, ale też jak wiadomo najlepiej leczą trucizny. No. Jak jest najbardziej jadowite, więc to jest najlepszym lekarstwem. No popatrzymy, co tutaj mamy. Gdzieś tu powinien być. O, jest właśnie. Tu ładny listek jest. Sobie ją wykopiemy. Dziękuję bardzo. Wykopujesz ją razem z korzeniem. Tak, chodzi tak? O korzeń. A, chodzi o korzeń. Swojej okazałości. Można sobie zawsze listka zjeść. Połączyć się z rośliną. Bardzo dobry smak, taki selerowy. Jak wiadomo, zioło jest bardzo mocne, bardzo skuteczne w leczeniu chorób takich jak powszechnie panujący rak, ale przy okazji też leczy praktycznie wszystkie schorzenia. Jak wiadomo, podana trucizna do organizmu bardzo silnie aktywuje nasz system immunologiczny. Tak, sobie wykopiemy jeszcze z jedną cykutę. Zrobimy takie super lekarstwo na takie rany rakowe, które nie chcą się goić. To powinno działać bardzo tak unikatowo. To bardzo rzadko stosowane jest teraz w naszej medycynie, bo większość ludzi się boi toksycznych ziół, także uważa trucizny, także tego po prostu nie używają. To jest odpowiedzialne za to media, brak odpowiedniej edukacji, brak informacji na ten temat w internecie może? Znaczy to moim zdaniem jest celowe wprowadzanie ludzi w błąd, straszenie. No jednak dzisiaj w ogóle internet i media są głównym źródłem informacji, także w dzisiejszych czasach rzadko kto sięga po książkę, rzadko kto sięga po jakieś takie stare książki zielarskie, w których są podane receptury, ciekawe opisy ziół. Raczej dzisiaj wszyscy patrzą w telewizor, a telewizor nas karmi niestety reklamami, czego oczywiście Big Farmy, czyli ziółka, idą w zapomnienie, a tabletka. A po drugie, w dzisiejszych czasach ludzie są niecierpliwi. Zioła są skuteczne, ale działają bardzo powoli. Także taka terapia ziołowa to jest takie standardowe 100 dni. A tabletka po połknięciu, po krótkim czasie przynosi ulgę.
No. A to, że tylko leczy objaw, czyli usuwa ból, a choroba pozostaje w ukryciu, no to już tego niestety nikt na to nie patrzy. To teraz na co polujemy i powiedz mi, jak zazwyczaj długo spędzasz na takim jednym wypadzie na ziołach? To w zależności czego tam chcę nazbierać, bo niektóre roślinki można zbierać bardzo szybko, niektóre są bardzo żmudne i bardzo powoli, a wypady, no tak zazwyczaj po 2, 3, 4 różne zioła sobie zbieram po drodze i w zależności od sytuacji, bo ziółka nam bardzo szybko rozkwitają, przekwitają i znikają i kolejna szansa na nazbieranie ziół dopiero za rok czasu. A na naszej łące tu jest tak zwana ciągłość, czyli non-stop, jedno po drugim ziółka wyrastają, trzeba zbierać, suszyć, tam gdzieś konserwować, no i już następne, także jest bardzo dużo. A która według Ciebie pora roku jest taka najbardziej obfita i najbardziej sprzyjająca poszukiwaniu ziół, właściwych ziół? No na pewno wiosna, to jest tak maj, czerwiec. To jest mnóstwo tych roślin, budzą się do życia. To też zależy od roku, zależy od jaki ten rok jest, czy ciepły, czy zimny, czy mokry, czy suchy, te rośliny wcześniej lub później. Także nie ma takich sztywnych reguł, że akurat powiedzmy początek maja będzie to czy to, bo kasztany zazwyczaj kwitły na matury, a w tym roku kwitną pod koniec maja. Także rozpiętość jest no, bardzo duża. Bardzo dziwny jest ten rok faktycznie. Romku, no ale to jest fascynująca wiedza. Kiedyś na którymś etapie zacząłeś się tym fascynować. Opowiedz nam jeszcze tutaj, jak to było, jak się zaczęła Twoja przygoda z roślinami i z miłością do chwastingu? No, chwasting, w ogóle miłość do przyrody i do ziółek, to się zaczęła już w dzieciństwie, jak biegałem tu w krótkich spodenkach po tych łąkach, pasąc krowy, owce, nawet gęsi. Także całe dnie spędzałem na łonie natury, więc miałem dużo czasu, żeby się z roślinkami zapoznać. Kiedyś nie było takiego właśnie systemu kanapkowego, więc się biegało i zawsze coś tam zerwało, coś zjadło, na przykład jakieś grzyby, na przykład te kanie sowy, bardzo fajne, bardzo smaczne są na surowo, takie zwłaszcza młode, to się jakieś grzybki ze 2-3 zjadło, później jakieś ognisko, jakąś brukiew gdzieś na polu, tam się wyrwało, zjadło i tak sobie ludzie żyli spokojnie, bez stresu, no a teraz to już czasy się zmieniły, że jest całkiem życie, to już w ogóle dzieci, młodzież, żeby kogoś spotkać gdzieś na łące czy w lesie, tak żeby oglądali sobie jakieś roślinki, no to jest... Ale spokojnie będziemy kręcić ciekawe reportaże, na pewno wiele osób się ponownie zainteresuje tą bardzo istotną wiedzą dla naszego gatunku ludzkiego. A powiedz mi, gdybyś miał teraz powiedzieć na temat obrzędów słowiańskich i tego, w jaki sposób, czy tradycyjnie możemy powrócić do jakiegoś zioła, które by nas przybliżyło do jakichś obyczajów starożytnych Słowian, czy może znasz jakieś zioła, które wówczas były stosowane, albo coś, co teraz słyszałem, ognichotra, takie słowo, czy to jest jakaś roślina, czy co to takiego jest? Ognichotra to jest raczej z Dalekiego Wschodu, z Indii. No to ze Słowianami niewiele ma wspólnego, ale jeśli chodzi o Słowian, no to mamy swoje tradycje. Na przykład do okadzania domów używano kiedyś szczawiu na przykład, także ciekawostka. Zawsze dziewczyny plotły wianki, w które wplatało się gałązki grzmotnika. I to ciekawa roślina, bo której prawie nikt nie zna. I taki wianek wieszało się na domu i on miał chronić przed piorunami. No było też dużo takich ziół, legend jest o to ziołach. U nas gdzieś też tutaj prawdopodobnie rośnie, którego mi się nie udało jeszcze znaleźć, dziewięciornik, który jest ziołem miłości. W średniowiecznych zielnikach opisana jest taka legenda, że mąż chciał zamordować żonę, no i wziął ją na spacer do lasu. Idąc do lasu po drodze, żona zobaczyła taki malutki, niepozorny kwiatuszek, tak schyliła się go, zerwała sobie i tak niosła w paluszkach.
A ten mąż tak szedł za nią, szedł i to serce mu tak miękło, doszli do tego lasu i zamiast ją zamordować, to ją przytulił, wrócili do domu, żyli długo i szczęśliwie. Także zioła, piękna historia. Jest wiele ziół, które mają takie no, ciekawe legendy, na przykład moroznik kaukaski, czyli ciemiernik kaukaski. Jak legenda głosi, w Betlejem, jak pastuszkowie przyszli do Jezusa, żeby złożyć mu tam dary, no to każdy z pastuszków coś przyniósł, a była z nimi taka malutka dziewczynka, która nie miała nic i tak stanęła przed tym wejściem do tej stajenki i tak zaczęła płakać, te łzy tak spadały i z tych łez właśnie wyrósł moroznik kaukaski. No, także tych legend jest sporo, różnych oziołach takich, no, w każdej legendzie zawsze coś prawdy jest. Absolutnie i warto je znać, bo one wzbogacają naszą kulturę. A na pewno wielu naszych widzów, gdy mówiłeś o ziole miłości, pomyślało może o takim ziole afrodyzjaku. Czy jest jakieś zioło, które tutaj może przybliżyć tych kochanków, żeby mieć jeszcze więcej ciekawych uciech? No afrodyzjakiem takim ziołowym no to jest epimedium czerwone, zwane potocznie w naszym języku zielem kozła rogatego. No też ma taką swoją historię, skąd się wzięło, z Chin przywędrowało, ale można u nas w ogrodzie też uprawiać. No ma działanie takie pobudzające, ale głównie chodzi o siły witalne człowieka, że podnosi te siły witalne. Jeżeli człowiek jest zdrowy, silny, no to wtedy ma ochotę na wszystko. To trochę tak jak ty, zakładam, że to jest twoje ulubione zioło. No to jest jedno z ulubionych ziół, ale takim bardziej takim zagadkowym ziołem, o takiej zagadkowej nazwie, to są takie zioła syberyjskie, szczodrak krokoszowaty czy eleuterokok, także to są takie no, zagadkowe zioła i to są zioła według szamanów tam syberyjskich, jak twierdzą, że podnosi człowieka, wyciąga z 14 takich najcięższych chorób. No, czyli to praktycznie z każdej choroby prawie może wyleczyć. Fantastycznie. Myślę, że można powiedzieć spokojnie, że wychodząc po zioła tak naprawdę odpoczywasz. To nie traktujesz tego jak pracę swoją. Nie, nie. To jest taki relaks, hobby. Także, żeby się oderwać od zwykłych, szarych, codziennych obowiązków. Taka wyprawa na łono natury to jest taki pełny relaks. Tak sobie popatrzeć na te roślinki, jak to sobie rośnie, ta przyroda w ogóle, jak to funkcjonuje. Często tu zwierzątka, zaraz pójdziemy nad tamę bobrową, także też mistrzostwo w budowie tam. Architektury i inżynierii. Ta nasza tama to też jest w ogóle taki okazała, także zwierzątka sobie tak budują w ogóle, tak wygląda, wszędzie trąbią o suszy, także wygląda tutaj, że boberki już wychodzą naprzeciw nadchodzącej suszy i zaczynają sobie zbierać wodę. Chciałem się dowiedzieć o rodowodzie Bobrowej Doliny i przypuszczam, że tutaj zainspirowało cię. No właśnie obecność bobrów, tak jak sama nazwa głosi, Bobrowa Dolina, to wiadomo, że musi mieć sobie gdzieś tam siedzibę bobrów. Tam dalej mamy żeremię, tu boberki urzędują już od dość długiego czasu, nam psocą trochę, no ale to jest ich praca, zbieranie wód. Teraz właśnie ludzie doszli do tego samego wniosku, że no, teraz jest bardzo duży nacisk na retencję, małą retencję, czyli coś takiego jak tutaj. Że ta woda nie ucieka od razu do morza, tylko sobie tutaj stoi, czeka, nawadnia łąki, także jest z nami przez dłuższy okres czasu. To jest taka symbioza, w której bobry tak naprawdę pomagają, pomimo że może się to na pierwszy rzut oka wydawać pewnego rodzaju szkodnictwem dla niejednego rolnika, zakładam. To na pewno szkodzą, bo jednak łąki zalane, to już tam nie można wjechać, skosić tych łąk, ale że te nasze łąki tutaj są takie, można powiedzieć, porzucone, więc jest niewielka szkodliwość tutaj tych naszych boberków. A no atrakcja jest, już ciekawostka w ogóle sama. Absolutnie. Ta tama to jest taki zrobiony aż prawie do samego lasu, tutaj tak nawet tu na brzegu, jeszcze na łące, bo teren jest stosunkowo płaski, żeby tą wodę jakoś zgromadzić.
gdzie podejrzewasz jest główne gniazdo czy siedziba boby? Tam jest po drugiej stronie na pewno jedno. Czy one jakąś wyspę budują, czy jakiś szałak? One tu całe życie bobrów tetamych między innymi są po to robione, żeby podnieść poziom wód, bo wejście do tych ich domków jest wykopane i żeby to wejście zalać, zabezpieczyć, żeby nikt tam im się nie dostał, to po prostu budują tamę, podnoszą poziom wody i one sobie wchodzą do domku nurkując i wychodzą z domku. A zaraz przejdziemy tam do Żeremia, zobaczymy jeszcze. Jest i dziura bobra, jest i bluszczyk. Bluszczyk kurdybanek, bardzo fajna roślinka. Jest też gwiezdnica, zwana niegdyś mokrzycą. No to powiedz nam, o czym jest bluszczyk może. Bluszczyk kurdybanek, no to jest fajna taka roślina. To oprócz swoich właściwości leczniczych była kiedyś by powszechnie używana w czasie, no powiedzmy, kryzysu żywnościowego. Jako przyprawa do ziemniaków, czy tam można było herbatę parzyć, ma taki miętowy smaczek. Ale bardziej ciekawą rośliną jest tu właśnie ta roślinka, czyli gwiezdnica. Okej. Przez całą zimę pod śniegiem, jak ją odkopiemy, ma kwiatuszki, jest zielona, jest źródłem i witamin, i w ogóle zdrowia. Jest wskazana właśnie dla starszych ludzi, bo leczy serce. Jedna roślina leczy serce starszych ludzi, także jest bardzo, bardzo super. A czy leczy też złamane serce? Złamane serce też. Myślę, że jak takie, to i złamane. Wyjścia są gdzieś tunele pod wodą, także... Zazwyczaj wieczorami, tak po 20:00 zaczynają sobie tutaj urzędować. Piękna miejscówka, piękna łąka. Żółta od jaskrów. Może powiedz nam, widzom, teraz coś więcej na temat twojej przygody. Kiedy się zaczęło twoje osadnictwo w tym terenie? Który to był rok? Jak ta historia się zaczęła? W sumie to budowa się rozpoczęła w 2013 roku, a zbieranie materiałów to już zaczęliśmy 10 lat temu, od 2010 roku. Rozbieraliśmy takie stare domy z Bali na Podkarpaciu, przywoziliśmy i zaczęliśmy tu składać. Miał być jeden mały domek, no a wyszła nam wioska, no. Jak widać na... na załączonym obrazku. I to nie byle jaka, nie byle jaka. Tutaj można powiedzieć, że bobry trochę napsociły i przez to, że tak wysoko postawiły tamę, nie dogadały się z gospodarzem. Trzeba będzie pogadać z bobrami i może ustalić coś, żeby następnym razem nie zalewało kładki, tak? No trochę przesadziły, no ale cóż, siła wyższa. Trzeba będzie chyba raczej kładkę podnieść trochę wyżej. No tutaj mamy nasz zbiornik retencyjny. Bardzo ciekawy i bardzo trafiona inwestycja, ponieważ w zbiorniku retencyjnym poziom wody jest wyżej prawie 1,5 metra niż w rzeczce. No teraz bobry trochę podniosły poziom wody, ale tak normalnie to jest bardzo wysoko. Gdzieś tam po prostu gromadzi wodę z spływających tam cieków z wyższych terenów tutaj. Także no, udało nam się trafić na taki ciek i dlatego nawet podczas najgorszych susz to mamy zawsze wodę. Nawet jak tu wszystko powysychało kilka lat temu, to u nas było 2 metry wody w naszym zbiorniku. Susza niestraszna. No może też zainwestować i kąpielisko otworzyć. Można kąpielisko, to można sobie i tak popływać tutaj. No można trochę piachu nakopać, bo z tej strony jest płycie i było kopane tu ten zbiornik, wybierany torf do piasku i na dnie jest piasek taki jeziorowy, biały, także to jest pradolina jeziora. Także kiedyś tutaj jeziorko było, tam jest podniesienie terenu, to już jest taka górka z piasku, także to było na pewno już ponad poziomem wody przez tysiące lat. To teraz wyszliśmy troszkę wyżej i trafnie zauważasz, te rośliny już są trochę inne niż na bardziej podmokłych terenach, tak? No już całkiem inne rośliny, zmieniły się całkiem zioła, to jest ta nasza tak zwana aleja zielarska, ziołowa, czyli wzdłuż naszego ogrodzenia jest taka droga nieużywana, przy której rośnie
bardzo duża ilość wrotyczu, piołunu, pokrzyw, glistnika. Także to takie są roślinki wszechobecnej przytuli, która jest jeszcze też jedną z roślin, która nas zaczepia, żeby na siebie zwrócić uwagę. Przytula się. Przytula się i czepia się, to jest ta przytulia czepna. I z takich roślin czepnych jest jeszcze uczep. To też nas tak zaczepia, szarpie, naczepia się do tych nogawki, żeby zwrócić na siebie uwagę, że też tu jest po to, żeby nam pomóc. A ludzie tak przechodzą, ignorują. Jak tak się naczepia, to czasami ludzie zwracają uwagę, dlaczego tych rzepów się naczepiało, co to jest ten rzep, że to się okazuje, ten rzep, z tego można herbatę zrobić, nie tam na ten, także no czasami jak ktoś zaczyna, no taką podstawą, to trzeba zacząć zadawać sobie pytania, jeżeli coś nas spotka, to tak się zastanowić, dlaczego ten rzep, dlaczego pokrzywa nas sparzyła, dlaczego na przykład glistnik tak nas pomalował palce tym czerwonym mlekiem, także no jest takie ciekawe. Ciekawa jest też jeszcze taka, po prostu, tak zacząłem sobie taką standaryzację robić, kolorami kwiatów ziół. I tak zaczyna się te kwiaty, kolor kwitnienia, kolor kwiatów, mówi nam wiele już od razu, o jakie zioło chodzi, na co to zioło nam pomoże. Także na pewno jeżeli zobaczymy żółto kwitnące zioła, no to możemy bez problemu sobie zbierać, parzyć herbatę, na pewno nam pomogą na trawienie drogi żółciowej, wątrobę i temu podobne. Ale już jeśli chodzi o takie niebiesko, ciemno-niebiesko kwitnące zioła, no to już zalecam trochę uwagę, bo przeważnie na takim ciemno-niebieski kolor to są zioła już mocniejsze, które mają już właściwości takie trochę trujące. Mamy bardzo popularną roślinę w Polsce, którą chyba wszyscy znają. Zdecydowanie dzieci, które lubiły się bawić w chłostanie pokrzywami. No ale ich zastosowanie wychodzi daleko poza takie rozrywkowe harce. Powiedz coś więcej o pokrzywie może. No pokrzywa w ogóle to jest takim panaceum prawie na wszystko. I jak wiadomo, no parzy. Właśnie tak się zastanawiałem, dlaczego te pokrzywy parzą. No i tak pytałem różnych zielarzy i różnych osób, nikt nie potrafił mi tak odpowiedzieć dlaczego, więc sobie taką teorię sam dobudowałem odnośnie tego parzenia pokrzyw, bo właśnie ona ma tak dużo swoich właściwości różnych, leczniczych, ludzie ją ignorują, więc ona po prostu parzy dlatego, że przechodząc koło tej pokrzywy chce zwrócić na siebie uwagę. Oprócz pokrzywy jest inne zioło, obok którego stoimy. To jest zeszłoroczny tutaj łopian z rzepami. Mm-hmm. Te rzepy też można zbierać, robić z nich Też dzieci znają bardzo dobrze rzepy. Równie dobrze, co pokrzywy. Kolejna roślina, która nas zaczepia, jak obok niej przechodzimy. No ale łopian to jest w ogóle taką potężną rośliną. Według tych zielarek rosyjskich, między innymi zajcewej, to jest takie panaceum na każdą chorobę, to są trzy korzenie, czyli korzeń łopianu, mniszka i korzeń perzu. Te trzy korzenie leczą praktycznie wszystkie choroby. Ale zmieszane razem czy tak, osobno? Razem zmieszane. Raczej razem. Można osobno to parzyć, pić, bo znaczy korzenie, ale można też po prostu zmieszać i herbatę. W ogóle takie przygotowanie ziół to też jest takie, są procedury wytyczne, że ziół nie wolno tak parzyć na kilka dni, tylko codziennie rano świeże i w ciągu dnia trzeba je wypić. Nie powinno się przechowywać w termosach ziół, tylko tak normalnie w naczyniu. I zioła najlepiej parzyć w szklanym naczyniu lub emaliowanym. Nie używać nierdzewnych naczyń. Opcjonalnie może być naczynie miedziane. Ale na dłuższą taką metę też nie wolno przechowywać tych ziół w tym naczyniu miedzianym za długo. A powiedz mi, zalecasz uprawianie ziół samemu, czy to jednak najlepiej iść na łąkę? No wiadomo, nie każdy może, no ale jak się odnosisz do ewentualnego takiego doniczkowego uprawiania ziół? No na pewno to też jest taka alternatywa, ale moim zdaniem te dziko rosnące rośliny, one mają w sobie moc i magię. Taka roślina hodowana w doniczce, no to jest tak jakby sobie jak hodowanie kury w klatce, czy tej świni takiej w tym kojcu,
To na pewno jest, ta roślina raz ją się podleje, raz się zapomni, to też dla niej jest stres, a roślina żyjąca tak sobie w naturze, to jest potęga, magia i czerpie z tej naszej ziemi, bo ta doniczka to jest taki, no powiedzmy, substytut, namiastka. Taka namiastka. No to skoro mówisz o tych rzeczach, że roślina może przechodzić stres, ja cały czas się zastanawiam, czy w Twoim odczuciu rośliny mają świadomość. Jak Ty to widzisz? No rośliny na pewno mają świadomość i mają niesamowitą inteligencję. Taki przykład z mojego podwórka. Kilka lat temu przesadziliśmy dwa świerki. Jeden miał tam ponad 4 metry, drugi ponad 6 metrów wysokości. Także to już były takie konkretne drzewa. I co się okazało, że wczesną wiosną, jak zostały przesadzone, to jak zaczął się proces wegetacji, to pierwsze, co się pokazało na świerkach, to kwiaty, co mnie zdziwiło, że świerki zakwitły tak od razu. No i później pokazały się na świerkach szyszki. Następnego roku było jeszcze więcej kwiatów i jeszcze więcej szyszek. I przyjechała taka znajoma tutaj z sąsiedniej wioski, która prowadzi szkółkę roślin. Ja mówię, tak zapytałem, tak staliśmy na tym rondzie, czemu te świerki tyle szyszek mają? A ona pierwsze pytanie, przesadzał je pan? Ja mówię, no tak, no to właśnie, wystraszyły się, że umrą i chciały wydać potomstwo. Trzeciego roku z rzędu, jak już się zakorzeniły, już wiedziały, że będą żyły dalej, nie było już ani jednej szyszki na świerku. To już mówi samo za siebie, myślę. Tak, absolutnie. O inteligencji w ogóle roślin. Bobrowa Dolina to nie tylko przetwory i mikstury. Państwo Szewczyk dokładają wielu starań, aby ich agroturystyka zamieniła się w miejsce warsztatów rozwoju, medytacji, ogrodnictwa i upraw konopi siewnych. W lecie 2020 roku uruchomili program dla ochotników, dzięki któremu mogli przyspieszyć realizację swoich marzeń o tym, aby Bobrowa Dolina stała się kwitnącym centrum rozwoju, zdrowia i witalności duchowej. Z pewnością wkrótce wrócimy ponownie z kamerą do gospodarstwa państwa Szewczyk, bowiem brama Bobrowej Doliny stoi zawsze otworem dla każdego z otwartym sercem i wolą do współpracy.